niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Są dwie drogi. Droga, która prowadzi do nieba i droga, która prowadzi do piekła. Jak mówi Franciszek, droga pokuty i droga niepokuty. Potem są dwa powołania, czyli powołanie do życia w małżeństwie i do życia konsekrowanego. Brat Juliusz Pyrek. Brat Wojciech Sugier. Dzisiaj bardzo ważne jest to, żeby to powołanie do życia konsekrowanego podkreślić, bo są też trzy stany, czyli jest stan tak małżeński, kapłański i życia konsekrowanego. No, to może być w samotności, ale jest to zawsze konsekracja, bo te tak zwane single często nie są konsekrowane. To są po prostu ludzie, którzy się konsekrują nie Bogu, tylko konsekrują się własnemu egoizmowi. Oni po prostu chcą mieć wygodne życie i dlatego zostają sami, bo mężczyzna nie chce mieć kobiety, bo kobieta jest dla niego mało zrozumiała. Kobieta nie chce mieć mężczyzny, bo też są jakieś trudności. I tak właściwie na końcu to jest ten moment, jak Chrystus mówi, że ziarno, które je wpadłszy w ziemię, nie obumrze. To nie obumrze, to jest właśnie brak konsekracji. Natomiast jeśli obumrze, czyli jeśli się konsekruje, czyli wejdzie w chrzest, wejdzie w śmierć, wejdzie w całe działanie łaski, w krzyż i tak dalej, to wtedy przynosi owoc obfity. To jest właściwie taka podstawa dla tej konsekracji, bo są dwa powołania i trzy stany. Stan oznacza stałość, czyli to nie jest tak, że też znowu mamy takie tendencje czasami, bo słyszymy, że tu jakiś ksiądz zostawił kapłaństwo, tam jak siostra odeszła ze wspólnoty, czy tam brat jakiś też odszedł i tak dalej, to jest upadek, to jest niewierność. To nie jest tak, że to jest bez konsekwencji, że można to tak robić sobie zupełnie swobodnie, wolno i właściwie. No wiadomo, że Pan Bóg będzie chciał jakoś zbawić tego człowieka, bo każdemu z nich obiecał zbawienie, nie? Nawet jeśli oni błędy popełniają, to Pan Bóg będzie chciał ich zbawić. Ale patrząc ze strony powołanego człowieka, to jest upadek. Myślę, że też jest ważne, żeby pamiętać właśnie o tym, że powołanie to jest sprawa twojego wyboru, to znaczy Pan Bóg ci stawia rzeczywiście te dwie drogi życia, o których brat już mówił i to ty musisz dokonać wyboru. No i ten wybór później wiąże się ze stałością, rzeczywiście z tym, żeby trwać w tym i dzisiaj widzimy dużo zamieszania w tym względzie, bo dzisiaj wszystko się zmienia. Co 2 lata trzeba zmieniać komórkę, co 3 lata komputer, bo się już zaktualizował i właściwie ta zmienność się cały czas nam w jakiś sposób udziela. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że Honorat był mistrzem, jeśli chodzi o rozpoznawanie powołań. Na przykład ojciec Jacek Woroniecki, wszyscy go znamy, nie? Rzadko kto wie, że ojciec Jacek Woroniecki jako młody chłopak rozmawiał z Honoratem i Honorat mu powiedział, bo się spowiadał o niego, ty masz być kapłanem. I ten chłopak poszedł potem do lubelskiego seminarium, a później do dominikanów. I właściwie później kardynał Wyszyński mówił, w tamtym czasie był tylko jeden ojciec Jacek. Nie? Honorat miał pewnego rodzaju taki zmysł i wiedział, że te powołania muszą zostać w Polsce, że one nie mogą wyjeżdżać, że to nie jest tak, że Kościół w Polsce się ostoi, jeśli nie będzie życia zakonnego, czy takiego konsekrowanego, ale też można powiedzieć tak, że jest pewne powiązanie między powołaniem do małżeństwa i powołaniem do życia konsekrowanego. Jeśli życie konsekrowane zaczyna zamierać, to jednocześnie odbija się to też na poziomie życia małżeńskiego, też zaczyna się załamywać. Dlaczego? No bo są pewne pytania. Czy można zachować czystość? Jeśli zachować czystość, no to w małżeństwie jest także czystość małżeńska. Problem rozwiązywania problemów przez antykoncepcję ma krótkie nogi. Jeżeli mają obok kogoś, kto żyje w czystości, w celibacie i konsekruje się Panu Bogu po to, żeby żyć panując jakby nad tymi wszystkimi siłami, to dla małżonków jest to pewne światło. Przynajmniej mają tę wiarę, że oni też mogą czasami nad sobą zapanować, że to nie jest tak, że muszą być wydani na pastwę tych wszystkich namiętności. Więc to jest komplementarność tych powołań. Ale z drugiej strony, jak rozpoznać powołanie? Dzisiaj naprawdę jest wiele nieporozumień, bo robi się testy jakieś tam psychologiczne dla jednego, drugiego powołanego i się go pyta, no co spowodowało, że ty przyszedłeś do seminarium? No i czasami jest tak, że to rzeczywiście są jakaś broda, taka byle jaka, jakieś buty bez skarpetek. To są naprawdę różne rzeczy, ale jest pytanie takie, którego sobie żaden psycholog nie zada. Czy Pan Bóg jest w stanie posłużyć się takim małym znakiem do tego, żeby wezwać kogoś do życia zakonnego? Dzisiaj często człowiek szuka takich nadprzyrodzonych motywów powołania. To się nie dzieje tak, dlatego że Bóg rzeczywiście zniża się do naszego poziomu. Jak chłopakowi podoba się habit, drugiemu smakuje chleb ze smalcem, którego zakosztował. I to oczywiście wielkiej nadprzyrodzoności w tym nie ma, ale Panu Bogu tyle wystarczy. To nie dlatego, że na tym polega cała nadprzyrodzoność, tylko że tego nasz poziom rozwoju duchowego jest właśnie taki. Pan Bóg się musi zniżyć, bo czasami później się odkrywa, po 10-15 latach ktoś stwierdza, że nie miał powołania do małżeństwa, że właściwie to nie jest jego miejsce, że zachwycił się urodą kobieta, to jest tak mało nadprzyrodzone, tak mało podniosłe, czy jeśli chodzi o życie zakonne, nie. Oczywiście byłeś w wieku 19 czy 20 lat na takim poziomie i Pan Bóg musiał się zniżyć do twojego poziomu, żeby cię powołać, dlatego właśnie użył takich argumentów. Nikt z nas zresztą nie wymyślił sobie sam z siebie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest nastawiony na ten konsumpcjonizm, na taki hedonizm, tego, żeby rzeczywiście poświęcić się służbie Panu Bogu. Jeśli coś takiego przychodzi, to myślę, że to na pewno musi być od Boga, a motywy są właśnie takie bardzo proste, bardzo ludzkie, takimi, którymi Pan Bóg musi pociągnąć człowieka. Powołanie nie jest tylko relacją moją do Pana Boga, jest też to dzieło Kościoła.
Kościoła, bo przychodzi moment, kiedy dopuszczają do ślubów albo nie dopuszczają. Ślubów się samemu nie składa. Trzeba go dopuścić do ślubów. Trzeba stwierdzić, że ma pewną zdolność, przynajmniej możliwość, tak jak Franciszek patrzył na brata Idziego, no ten brat jest taki prosty, to tą prostotą daleko zajdzie, nie? Chociaż na początku to on tam niewiele umiał, niewiele potrafił, ale widział, że ta prostota go zaprowadzi, więc jest coś takiego, że się rozpoznaje, czy ten człowiek jest w stanie prowadzić to życie, czy nie. I później się to wszystko aktualizuje, także to jest też dzieło Kościoła. Dzisiaj wielu ludzi młodych przychodzi do nas i mówi tak, proszę ojca, czy ja mam na pewno powołanie, więc nie można tego nigdy powiedzieć. To jest twój wybór, bo później, kiedy przychodzi jakiś kryzys, jakaś pokusa, to pierwsze, czego zły duch się złapie, to ci powie właśnie tego, że no tak, przymusili ci kapucyni do tego, żebyś poszedł do zakonu. Nie można tego nigdy robić. Zresztą, jeśli dzisiaj mówi się o pewnej definicji powołania, to mówi się właśnie o tym, że to jest wybór dokonany w wolności przez danego człowieka. W momencie, kiedy ty podejmujesz ten wybór, Pan Bóg udziela ci łaski do tego, żebyś go zrealizował. On jakoś nie predestynuje kogoś. Ty jesteś powołany do małżeństwa, ty jesteś powołany do życia zakonnego. To jest właśnie wolność ludzkiego wyboru. W momencie twojej decyzji Pan Bóg ci udziela łaskę, żebyś do końca życia był wierny temu powołaniu. I to myślę, że jest bardzo istotne. Przede wszystkim, żeby uważać, aby nikomu nie przymuszać i nie pokazywać, że to jest twoja droga. Natomiast jest coś takiego, że kierownik duchowy, kiedy mówi, tak jak w przypadku Jacka Woronieckiego było, że ty masz być kapłanem, to on mu to powiedział, widząc, że tak Pan Bóg od niego chce, ale to, czy Jacek przyjął to jako słowo Boże, jako pewnego rodzaju słowo prorockie do niego, to już jest kwestia inna. To jest kwestia jakby jego wolności. Tak było też z błogosławionym honoratem, bo jak był w więzieniu, Pan Bóg do niego przyszedł, on jak poczuł, że jakby życie swoje duchowe odzyskał na nowo i mówił, że wyspowiadał się po studencku najpierw, a potem życie moje do tej pory straciłem, poprowadziłem je sam, a teraz jak już je odzyskałem, to komu mam je dać? No, Panu Bogu. I oddał wszystko Panu Bogu. Typowy przykład wiązania nawrócenia z powołaniem. Nie można mówić o nawróceniu czy o drodze życia dla Pana Boga bez odkrycia powołania. Wiąże się ona z tym, że po prostu idzie to drogą później pewnej stałości przez całe swoje życie. Nie? Jest takie jedno jego wyznanie, które mówi o tym, że miał duże nabożeństwo do świętego Franciszka, więc być może, że ten Franciszek jakoś go ukierunkował w kierunku kapucynów. Z tego, co czytamy w notatniku, to raczej co do powołania on nie miał wątpliwości, miał natomiast wątpliwości co do swojego nawrócenia, dlatego że na przykład okres warszawski, on jest wtedy zaangażowany na zewnątrz, ma dużo prac apostolskich, ponieważ był jednym z niewielu młodych, to go po prostu obciążano tymi zajęciami i on właściwie tęsknił do tego, żeby wrócić do takiego stylu życia, jak był w Lubartowie, czyli takiego właśnie regularnego życia obserwanckiego, takiego codziennego rozmyślania. Prawdopodobnie w Warszawie też robił te rozmyślenia, tylko ponieważ miał dużo spraw na głowie, to mu to trochę słabo szło i on miał wątpliwości co do tego, czy ten sposób życia, jaki ma w Warszawie, czego zaprowadzi do zbawienia. Według niektórych tekstów to nawet by można powiedzieć, że on uważał ten okres za pewnego rodzaju zdradę tego powołania. I dopiero później jest taki moment, kiedy prosi prowincjała, żeby go przeniósł do Zakroczymia jednego dnia, bo była wizytacja, a prowincjał raczej robił wizytację w Warszawie. Prowincjał się nie zgodził, a następnego dnia przyszli carska policja i ich wszystkich przywiozła do Zakroczymia. Także nie zrobił prowincjał, zrobił car. Po tym okresie warszawskim, kiedy przychodzi tutaj właśnie do Zakroczymia, ma gwardiana, który był konfidentem i musi go słuchać. Później te wszystkie trudności z przebywaniem razem z taką ilością braci. Ale w jakim kontekście to mówię? To, że w pewnym momencie honorat już nie tyle patrzy na swoje pragnienia, na to, co on chciałby zrobić, tylko właściwie próbuje odczytywać wolę Bożą w tym, co się dzieje w jego życiu. Na pewno nie było po okresie warszawskim i tych jego wyobrażeń, jak powinno wyglądać jego życie zakonne, tą chęcią nawrócenia, osiąść tutaj później w Zakroczymy, który był na takim odludziu, gdzie właściwie nie było za bardzo dostępu i możliwości przepowiadania, nawet tego spowiadania, no nie było dla niego miejscem idealnym, a jednak odnajduje tutaj siebie. Te wszystkie później takie misterne rozmyślania czy plany dnia, które czynione pokazują, jak była wielka walka o swoje uświęcenie, żeby w tej sytuacji, w którą Pan Bóg go włożył, nie narzekać, nie szukać jakiegoś takich dogodnych warunków. Przecież mu to proponowano, żeby stąd wyjechał. Chcieli mu nawet zapłacić za to, żeby wyjechał stąd i miałby lepsze możliwości duszpasterskie, przepowiadania, realizowania się jako kapłan. A on tego nie chce. Dlaczego? Pan Bóg nas tutaj postawił i tutaj chcemy być. I tutaj, w takich sytuacjach, jak jest, szuka możliwości realizacji i swojego powołania, i swojej świętości. Co myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne, bo dzisiaj się ciągle o tym mówi. Jeśli się gdzieś źle czujesz, to masz prawo do tego, żeby zmienić miejsce i tak dalej. Możesz być asertywny i powiedzieć nie. Trzeba być z tą asertywnością troszeczkę ostrożnym, bo Pan Bóg naprawdę jest w rzeczywistości naszego życia i jest obecnością i naprawdę nie pomylił się, jeśli chodzi o to. Można powiedzieć nie w imię samego siebie, żeby siebie bronić, żeby siebie zabezpieczyć, żeby siebie ochronić przed czymś tam, ale w chrześcijaństwie takiego czegoś nie ma. Po prostu Pan Bóg wzywa i jeśli coś daje do zrobienia i w tym dziele, które jest z woli Bożej, to w imię Boże trzeba powiedzieć nie wszystkiemu, co przeszkadza realizować to powołanie, a nie bronić samego siebie, nie? Bo to jest nie ten kierunek. Bo też potwierdza jego franciszkanicz, kiedy czytamy źródła franciszkańskie, to od początku nawrócenia święty Franciszek zastanawiał się nad tym, jak nie mówić nie, to znaczy, kiedy ktoś go prosił, żeby odpowiadać na tą prośbę tym, że on pomoże, a nie żeby mówić nie. Robił takie spektakularne rzeczy, odrywał sobie kawałek koszuli, dawał rękaw, takie rzeczy po prostu, żeby nie mówić nie, żeby wchodzić w tą taką Bożą roztropność, nie, która nie polega na tym, że ja unikam krzyża, że ja od niego odchodzę, ale że właśnie wchodzę w tajemnicę krzyża po co? Po to, żeby doświadczyć słodyczy zmartwychwstania. To jest to dzieło Boże.
Boże, a nie sprawa mojego wysiłku czy odpowiedniego ustawienia się w życiu. To u Honorata, myślę, że tutaj w tym okresie zakroczymskim i później nowomiejskim było bardzo wyraźne. To nie odchodzenie od krzyża Chrystusowego. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.